10 lat temu opracowaliśmy taki projekt, złożyliśmy go do Brukseli, uzyskaliśmy finansowanie. Niestety, jak Państwo wiecie, później powstała idea zbudowania tego wielkiego molocha, jakim są Wody Polskie. Projekt w związku z tym, który miały realizować Wody Polskie, niestety nie został zrealizowany, pieniądze oddaliśmy. Dzisiaj podpisujemy list o współpracy, aby przygotować się do kolejnej aplikacji o fundusze na rewitalizację, na czynną ochronę przyrody na tym terenie.